Budowa akwaparku H2 Ostróg w Raciborzu kosztowała ponad 30 milionów złotych. Do użytku został on oddany 1 maja 2014 roku. Niestety obiekt boryka się z nawracającymi problemami związanymi z utrzymaniem odpowiednich parametrów wody, co skutkuje wyłączeniem z użytkowania części obiektu bądź jego całości. Prezydent Raciborza Dariusz Polowy chce zmodernizować system uzdatniania wody. Chcąc przywrócić zaufanie klientów akwaparku i poprawić bezpieczeństwo użytkowników, jestem zdeterminowany, aby przeprowadzić tę konieczną naprawę jak najszybciej i tym samym naprawić zaniedbania mojego poprzednika. Na budowę tego obiektu miasto Racibórz zaciągnęło kredyt, którego spłata zakończy się w 2022 roku. Do spłaty pozostało jeszcze ponad 5 milionów złotych. Modernizacja to wydatek rzędu 1 100 000 złotych. Prace naprawcze planowane są w pierwszym kwartale 2021 roku. Okres modernizacji przy zamkniętym obiekcie ma wynieść do 6 tygodni. Inwestycję należy przeprowadzić jak najszybciej i warto wykorzystać sytuację, w której z uwagi na obowiązujące obostrzenia pandemiczne obiekt wyłączony jest z użytkowania. W 2018 roku zlecono wykonanie analizy stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody. Z ekspertyzy wynika, że system w akwaparku nie funkcjonuje prawidłowo. Lampy UV nie pracują skutecznie, sterownik chemii nie utrzymuje parametrów w założonych ramach, a wydajność obiegu jest nieodpowiednia. Zakres proponowanych prac to jest modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja układu odprowadzenia popłuczyn, modernizacja centra wentylacji basenowych, modernizacja układu sterowania do węzła cieplnego i modernizacja systemów, który taki jest ładny skrót, dla stacji uzdatniania wody, central wentylacji basenowych i węzła cieplnego. Prezydent wierzy, że dzięki tej modernizacji uda się przywrócić zaufanie klientów oraz znacznie poprawić bezpieczeństwo bakteriologiczne.